W parku w pobliżu, gdzie ostatni raz była widziana Iwona, policjanci znaleźli szczątki i okazało się, że... Sprawa Iwony Wieczorek jest to jedna z najbardziej tajemniczych i dziwnych spraw, jakie miały miejsce ostatnio w Polsce. Najlepsi policjanci, najlepsi prokuratorzy oraz grupy pościgowe, a także prywatni detektywi i jasnowidz, nikt nie może odnaleźć Iwony Wieczorek. Nikt nie może dać iskierki nadziei rodzicom Iwony Wieczorek, którzy od lat próbują odnaleźć córkę. I próbują odkryć tak naprawdę, co się stało z ich córką. O zaginięciu tej młodej kobiety informowały niemal wszystkie serwisy informacyjne. Jednak ja w dzisiejszym filmie postaram się przedstawić Tobie nowe fakty dotyczące zaginięcia Iwony Wieczorek. Zacznijmy jednak od początku, bo być może nie każdy może kojarzyć sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek. Iwona Wieczorek zaginęła, uwaga, uwaga, w 2010 roku, a dokładnie rzecz ujmując, zaginęła z 16 na 17 lipca 2010 roku. Miała wtedy 19 lat. Trzeba przyznać, że bardzo dużo czasu minęło od zaginięcia tej młodej kobiety. Młoda dziewczyna feralną noc bawiła się w klubie, po czym opuściła klub i chciała wrócić do domu. Z klubu wracała sama i tu właśnie pojawia się największy znak zapytania w całej sprawie. Śledczy głowią się nad sprawą, od lat różnego rodzaju ekspertyzy procesowe, poszukiwania czy wręcz drobiazgowe przesłuchania świadków nie przynoszą żadnych efektów. Ostatnio do mediów trafiło nagranie z monitoringu, który zarejestrował, jak Iwona Wieczorek wraca do domu, a za nią idzie jakiś mężczyzna. Mężczyzna był ubrany w białą koszulę. Jak dotąd nie odnaleziono tego mężczyzny, ba, mało tego, nie wiadomo, jakie są dane personalne tego mężczyzny. Czy mężczyzna, który podąża za Iwoną Wieczorek, ma coś wspólnego z jej zaginięciem? Być może ten mężczyzna wie coś, o czym my nie wiemy. Być może był świadkiem jakiegoś zdarzenia lub sam w nim brał udział. Pytań jest wiele, a odpowiedzi brak. Z pewnością odnalezienie tego mężczyzny i próba kontaktu z nim przyniosłaby odpowiedź na wiele wątpliwości, które związane są z zaginięciem tej młodej kobiety. Wniosek z całej sprawy jest jeden. Dziewczyna przepadła kamień w wodę. Jednak policja i prokuratura nie traci nadziei i co jakiś czas wznawiane są poszukiwania zaginionej dziewczyny. Żeby odnaleźć Iwonę, rodzina zaginionej praktycznie poruszyła ziemię i niebo. Policja wielokrotnie sprawdzała teren, na którym ostatni raz widziana była Iwona. Praktycznie każdy skrawek ziemi został sprawdzony. Dopóki nie zostanie odnaleziona, nadal uznawana jest za osobę zaginioną. Zupełnie nowe światło na całą sprawę padło niedawno. Otóż okazało się, że policja w swoich poszukiwaniach wykorzystała georadar. I właśnie georadarem przeczesano ziemię w parku Regana, czyli w pobliżu miejsca, gdzie Iwona Wieczorek była ostatnio widziana. Dzięki użyciu georadaru odnaleziono szczątki człowieka. Niestety okazało się, że szczątki te najprawdopodobniej pochodzą z II wojny światowej. I prawdopodobnie jest to jedna lub też kilka ofiar II wojny światowej. Szczątki były w tak mocnym rozkładzie, że nie ustalono, czy należały do jednej, czy też do kilku osób. Wszystkie szczątki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej i tam dokładnie będą poddawane badaniom. W takim razie, co się stało z Iwoną Wieczorek? Co się stało w tą feralną noc? Czy Iwona Wieczorek żyje? Czy mężczyzna zarejestrowany na miejskim monitoringu ma coś wspólnego z zaginięciem? Czy może to zwykły turysta, który jak wielu tej nocy po zabawie wracał z klubu do domu? A ty, co sądzisz o całym zdarzeniu? Wyraź swoją opinię w komentarzu.